Przemek Lunowski z nami. Przemek, przede wszystkim gratulacje. No taka walka, umówmy się, nie będzie wpisana w boxrec, ale walka pewnie ważna, żeby gdzieś tam podtrzymać tę aktywność tutaj na Suzuki. No tak, gdzieś tam jak dowiedziałem się, że nie będzie wpisywana w boxrec, nie przejmowałem za bardzo się tym, chociaż szkoda, bo to jest do rekordu, tak? Gdzieś tam powoli się pniesz w tych rankingach, no ale dzisiaj tutaj widać, polityka się bardziej liczy niż praca pięściarzy. Takie mam wrażenie. Ale mam nadzieję, że niedługo tutaj się wszystko ułoży i kolejna walka już będzie wpisana w rankingi. Powiedz, tutaj rywal odstawał trochę, jeśli chodzi o doświadczenie, i to było widać już od pierwszej rundy. Chyba gdzieś tak miałeś taki cel, żeby gdzieś wejść ostro w tę walkę, bo widać było, że od pierwszej rundy tutaj widziałeś swoją przewagę i czekałeś na te mocne ciosy. Znaczy u mnie przede wszystkim jab jest. Jeśli jest jab, jeśli ja czuję, że trafiam, to ja idę za ciosem, tak? I tutaj gdzieś tak było, że po prostu z luzu rzucałem ten lewy prosty i potem wchodziłem kolejną akcją i trafiałem. Przemek, powiedz, co dalej, bo teraz tak, to zwycięstwo w Kanadzie. My nie mieliśmy w ostatnim czasie takich zwycięstw na wyjeździe. Twoje było takie tak naprawdę jedno z nielicznych, o których można było mówić. No i teraz jaki jest plan? Jaki jest plan, jakie są pomysły na ciebie? No mam nadzieję, że tutaj zwiążę się z grupą Suzuki Boxing Promotion i razem będziemy wbijać się w te rankingi, bo naprawdę grupa jest fajna, jest tutaj duży potencjał. Widzę, że gale są bardzo fajnie zorganizowane. Prezes jest świetnym człowiekiem, gdzieś tam mam z nim kontakt i czuję to, że to nie jest zwykły promotor, tylko też jest fajny człowiek. Także no myślę, że tutaj się dogadam i będę aktualnym gościem na tych galach. No dobra, ale rozumiem, że liczysz na to, że no, żeby się pojawiać w tych rankingach, to trzeba jednak te cyferki zbierać w tym boxreku. No mówmy się, my na ten boxrek patrzymy różnie, ale czy jest jakaś taka nadzieja, że gdzieś tam będzie się pojawiała komisja taka, która umożliwi ci właśnie wpisywanie tych walk? Nie, no mam nadzieję, że tutaj mój menadżer Martin też Mikołajczyk dogada się tutaj ze wszystkimi w Polsce, bo to chodzi o Polskę, tak? O polskie licencje i o polskie te unie, wszystkie te federacje i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj się dogada i nie będzie żadnego problemu. Jeśli nie, no to idziemy za granicę. No. Tam też Martin ma duże kontakty i myślę, że tam gdzieś na pewno jest dla nas miejsce. Ale no ja nie ukrywam, że chciałbym toczyć walki w Polsce, przyciągać polskich kibiców, toczyć tutaj walki, bo lubię tutaj walczyć. No to jest Polska, tak? To jest nasz kraj i gdzieś później, gdzieś tam po 5-4 walkach wyjechać i sprawić niespodziankę, tak jak z Vargasem. A tak z ciekawości, dostajesz dużo takich zapytań o walkę? Znaczy było tam w obronie do Afryki za 20 tysięcy dolarów, no ale to wiadomo, to do Afryki, tak? No to kto by pojechał za... Nie, na szczepienia byś wydał z 5 tysięcy. Dokładnie, na szczepienia, no i nie wiadomo, czy bym wrócił z tej Afryki, nie? Także znamy różne tam sytuacje. No wiadomo, jak będzie jakaś fajna oferta, to kwestia... Tyle, że biorę, no bo co, ja się nikogo nie boję i mam doświadczenie i mogę jechać. Tylko no mówię, no na razie to chciałbym gdzieś tutaj w Polsce się odbudować się, bo nie odbudować. Wygrałem teraz dwie walki w tym roku i w przyszłym roku stracić trzy walki, tak? Trzy wygrane i później gdzieś uderzyć w Anglię i tak dalej, w ten angielski rynek, bo tam jest potencjał. No nie ukrywajmy, że no, trzeba wyjechać dalej i się rozwijać. Czyli plan jest taki, walki na Suzuki i raz na jakiś czas wyjazd na taką intratną, fajną walkę. Dokładnie, fajnie to podsumowałeś, walki na Suzuki i no tutaj mam nadzieję, że z pomocą Suzuki właśnie dojdziemy do takiej mocnej walki. Dzięki. Dziękuję bardzo.